Po kilkumiesięcznej batalii pomiędzy urzędnikami a społecznikami gliwicka fabryka drutu została wpisana do rejestru zabytków. Pod ochroną znalazły się m.in. budynek łaźni i warsztatu, kotłownia wraz z kominem czy skład drutu. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ma umożliwić realizację przyszłych nowych inwestycji na terenie XIX-wiecznego obiektu, choć gmina nie jest zainteresowana odkupieniem obiektów od prywatnego właściciela. Karolina Komada. Po wielu miesiącach starań zespół zabudowy dawnej fabryki drutu został wpisany do rejestru zabytków. Czekali na to m.in. okoliczni mieszkańcy. A co to wszystko muszą likwidować, zniszczyć? Przecież to ktoś na to pracował. Ile ludzi tam pracowało, zadowoleni. Ja jestem za tym, żeby to zostało. Nie wyburzać, niech to będzie rewitalizowane, niech się tam coś dzieje ciekawego. I coś ciekawego może się dziać. Konserwator objął bezwzględną ochroną tylko kilka budynków. Ta uliczka właśnie, tu, że w tym przypadku jest ściana tylko, nie? Z tych hal. Pod ochroną znalazły się m.in. budynek łaźni, kotłownia wraz z kominem, ciąg zabudowy dawnej kuźni łańcuchów oraz południowo-zachodnia elewacja budynków fabryki. Też uważam, że jest to dość cenny kompleks takiej architektury przemysłowej, który zachował się w pobliżu centrum śródmieścia Gliwic. I dlatego też ten kompleks został wpisany do rejestru. Mówię częściowo, ponieważ została wpisana właściwie tylko ta część, gdzie jest taka ulica wewnętrzna, jakby, która jest najbardziej klimatyczna i moim zdaniem wartościowa również architektonicznie i urbanistycznie w układzie. Gliwiccy urzędnicy oceniają decyzję jako racjonalną i potwierdzają, że w ostatnich miesiącach kontynuowali przygotowania do nowego zagospodarowania przyległego terenu, co ma przyciągnąć prywatnych inwestorów. Miasto przygotowuje ten teren takimi działaniami w okolicy, to znaczy planujemy tam na przykład przebieg traktu, jakieś ścieżki pieszo-rowerowej, chcemy wykonać tunel, połączyć ten teren z terenem centrum przesiadkowego, tak żeby był tam lepszy dostęp pieszy, rowerowy, żeby podnieść jego atrakcyjność komercyjną, co powinno zachęcać inwestorów komercyjnych do tego, żeby tam zainwestować, żeby ten teren mógł żyć. O 170-letnie zabudowania walczyło m.in. Stowarzyszenie Miasto Ogród Gliwice. Pod petycją do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Prezydenta Gliwic podpisało się ponad 1000 osób. Aktywiści porównują fabrykę drutu do podobnych obiektów w Polsce, które już wcześniej zostały objęte ochroną. Drucianka w Warszawie, podobna fabryka drutu jak ta nasza gliwicka, z tym, że dużo młodsza, która jest pod ścisłą ochroną konserwatora. Jest tam, jest teraz adaptowana i modernizowana i rozbudowywana na centrum, takie kulturalno-biznesowo-mieszkaniowe. Jest perłą Warszawy. Także mamy w Gliwicach naprawdę fantastyczne miejsca, które warto uratować. A ta fabryka drutu jest takim świadectwem rozwoju. Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy chcą, żeby na teren obiektu wróciło życie. To jednak może nie być takie proste, bo obiekt należy do prywatnej firmy, a teraz wszystkie prace będą musiały być konsultowane z konserwatorem zabytków.